W tym filmie chciałbym podać matematyczną definicję granicy ciągu, czyli co to znaczy, że liczba g jest granicą ciągu AN, albo że inaczej ciąg AN dąży do liczby g, co zapisujemy skrótowo w ten sposób, że limes AN równa się g. Czyli to jest symbol na oznaczenie następującego zdania, że ciąg AN dąży do g lub też, że liczba g jest granicą ciągu AN. No i zanim podam precyzyjną definicję, chciałem przypomnieć jeszcze intuicyjny sens tej granicy, mianowicie liczba g jest granicą ciągu AN, jeżeli w miarę wzrostu n wyrazy ciągu zbliżają się do liczby g. No i tutaj mamy rysunek tej sytuacji, prawda? Wyobrażamy sobie, to są wyrazy pewnego ciągu, tu jest ta liczba g, no i on, prawda, może być w miarę wzrostu n, te wyrazy mogą być większe od g, mniejsze, na to tutaj nie ma znaczenia, ale widać, że one jakoś tam zbliżają się do tej liczby g. Więc taki trzeba mieć obrazek tutaj w głowie. No i teraz zanim podam precyzyjną definicję, chciałem jeszcze jedno takie intuicyjne sformułowanie podać tego, mianowicie, że liczba g jest granicą ciągu AN, jeżeli wyrazami ciągu AN można, i tutaj jest to słowo, które za chwilę wyjaśnię, systematycznie i z dowolną dokładnością przybliżać liczbę g. Teraz, co to znaczy z dowolną dokładnością? No, powiedzmy, że ktoś powie, proszę mi przybliżyć liczbę g z dokładnością do 1/10. No i wtedy ja potrafię odpowiedzieć, proszę bardzo, i teraz jest ta systematyczność. Proszę wziąć wszystkie wyrazy o numerze większym niż 100. Na każdy wyraz ciągu o numerze większym niż 100 jest bliżej tej granicy niż 1/10. No dobrze, a ktoś powie, a teraz chciałbym przybliżyć liczbę g z dokładnością 1/1000. A ja mówię, proszę bardzo, proszę wziąć wszystkie wyrazy, dowolny wyraz ciągu o numerze większym niż na przykład 20 000. A ktoś powie, a teraz chciałbym przybliżać liczbę g z dokładnością do 1 000 000. I teraz, a ja mówię, proszę bardzo, proszę wziąć wyrazy ciągu o numerze większym niż na przykład 20 000 000. I to jest ta systematyczność, że wiemy, jak osiągnąć pewną dokładność i już sobie jej nie popsuć. No i teraz przystępuję do precyzyjnej definicji tego pojęcia, czyli co to znaczy ten napis, że liczba g jest granicą ciągu. No i ta dokładność to zwykle się bierze, prawda, dla dowolnej dokładności. Czyli to jest ta dokładność, epsilon się ją zwykle oznacza, epsilon większa od zera. Czyli teraz dla dowolnej dokładności, czyli dla dowolnego epsilon większego od zera. I to jest właśnie ta dokładność. I teraz systematyczność. Istnieje m. I to będzie ten numerek. Istnieje m, liczba naturalna m, taka, że, czyli istnieje m takie, że, istnieje m takie, że, dla każdego numerku większego niż m, dla każdego. N większego równego m, wyrazy ciągu o numerze większym niż n, większym równym niż m, przybliżają mi liczbę g z dokładnością do epsilon, czyli odległość, czyli moduł an minus g jest mniejsze równe epsilon. Prawda? Czyli dla dowolnego epsilon większego od zera i myślimy o tym epsilon jako o dokładności, istnieje m, takie, że dla każdego m, czyli począwszy od pewnego miejsca, to jest to miejsce, to jest ten numer, wszystkie następne wyrazy przybliżają mi liczbę g z dokładnością co najmniej epsilon. Teraz jak to wygląda na rysunku? Może ta nierówność tutaj, moduł an minus g jest mniejszy równe epsilon, to jest to samo, co an leży pomiędzy g plus epsilon i g minus epsilon. To jest dokładnie to samo. No i popatrzmy tutaj, jak to rysunek by wyglądał. Czyli mamy pewną dokładność epsilon, prawda? Czyli tutaj mamy, weźmy to epsilon tutaj, prawda? Czyli to by było g plus epsilon
I tu by było G minus epsilon. G minus epsilon. I rysujemy taki pasek. Prawda? Taki pasek. I widzimy, że wszystkie wyrazy tutaj, począwszy od tego, prawda? Czyli to jest dlatego epsilon takiego, to tu by było to n, prawda? Wszystkie następne wyrazy siedzą w tym pasku. No i na ogół jest tak, że jak wezmę mniejsze epsilon, czyli powiedzmy wziąłbym mniejsze epsilon tutaj, prawda? Jakiś węższy pasek, czyli lepiej chciałbym przybliżać liczbę g, tak? No to wtedy to m, o którym jest mowa, które zależy od epsilon na ogół, muszę wziąć większe. Czyli tutaj, czyli tu by było jakieś m1, dlatego epsilon większego, a dla epsilon mniejszego, prawda, no to począwszy od tego miejsca, prawda, tu, dopiero od tego miejsca wyrazy tego ciągu przybliżają mi tę liczbę g z dokładnością do epsilon. Prawda. I tak ma być dla każdego epsilon, czyli jakkolwiek bym tutaj nie wyrysował takiego, jakkolwiek ten pasek nie byłby wąski, zawsze począwszy od pewnego miejsca, wszystkie następne wyrazy mojego ciągu będą się działy w tym pasku, czyli będą przybliżały mi liczbę g właśnie z tą dowolną dokładnością epsilon.